wybór najbardziej zasadniczy, najbardziej fundamentalny. Bo w tych najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie nie tylko jaka będzie Polska, nie tylko czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze, na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Chodzi o to, żeby w Polsce nie wrócił system Tuska. Tak, proszę Państwa, system Tuska, bo Tusk... ma, jak tutaj pan premier powiedział, bardzo celnie wokół siebie wielu gamoni, ale sam gamoniem takim zupełnym nie jest. I wie, co robi. Gdzie stoją konfitury, wie dobrze. Wszyscy są zmobilizowani, wszyscy wiemy, że to są wybory, to jest pewnego rodzaju konkurencja. Do ostatniej godziny należy przekonywać i namawiać do pójścia do wyborów, bo to jest przede wszystkim dla nas najważniejsze, żeby frekwencja była jak najważniejsza, bo czym większa frekwencja, tym większy mandat do rządzenia i bardziej to demokratyczne święto niż przy małej frekwencji. Także absolutnie to nam leży na sercu, żeby jak najwięcej ludzi poszło do wyborów, a my musimy zrobić swoją robotę. Największa konwencja, myślę, od lat 90. w Polsce jest na Śląsku, jest w Katowicach i to też świadczy o tym, jak region Śląska został doceniony przez Prawo i Sprawiedliwość, że możemy dzisiaj przemówić do Polaków z ikony tak naprawdę Śląska. Jak poezja, jak marzenie, tylko z PiS-em jest spełnienie. Idę z nimi, bo z nimi najbliżej mi jest, po drodze. Przyszłam potwierdzić to, że wierzę tej wierzę rządowi, wierzę PiS-owi, i dlatego tu jestem. Popieram tą partię rządzącą, dlatego że opiera się na faktach i realizuje to wszystko, co mówi. Potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko we mnie się tak zostało, żeby to porozmyślać, jakieś zdanie sobie wyrobić.